Sponsorem dzisiejszego infotygodnika jest firma Pieta Malbork, wypożyczalnia przyczep. Telefon 539-175-175. www.dawidpieta.pl. Dzisiejszy infotygodnik rozpoczniemy od wyników drugiej tury wyborów samorządowych. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za oddane na mnie głosy. Jest to dla mnie wielkie szczęście, ale jednocześnie wielkie zobowiązanie. Powiemy również o pierwszych przymrozkach i ich efekcie na drogach. Po przybyciu jednostek Państwowej Straży Pożarnej na miejsce zdarzenia, dokonaniu rozpoznania i przeprowadzeniu wywiadu z kierującym pojazdem. A także m.in. o nieodpowiedzialnym kierowcy autobusu. Badanie alkotestem wykazało, że kierowca był nietrzeźwy, miał prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Jest piątek, 5 grudnia. Olga Jabłońska, zapraszam na infotygodnik. Druga tura wyborów samorządowych już za nami. Z wynikami z pewnością zapoznali się mieszkańcy, ale my przypominamy, kto 30 listopada został głową miasta m.in. Malborka, Stegny czy Nowego Stawu. Wielkie szczęście, ale jednocześnie wielkie zobowiązanie na przyszłość. Zrobię wszystko, żeby za 4 lata mogli Państwo powiedzieć, że to nie był stracony głos. Po pierwszej turze wyborów zauważyliśmy, że mieszkańcy Malborka chcą zmiany. Chcą zmiany i ta zmiana się dokonała. Dzięki mądrości mieszkańców, dzięki ich zaangażowaniu dokonaliśmy zmiany władzy w mieście Malborku. Trzeba podziękować wszystkim tym, którzy poszli do wyborów. Dziękuję wszystkim tym, którzy głosowali na mnie, ale też tym, którzy w ogóle oddali swoje głosy. Myślę, że gratuluję mojemu kandydatowi. Myślę, że najważniejszy jest Malbork. Samorząd to jest takie miejsce, że co 4 lata następuje weryfikacja, demokratyczna weryfikacja. Wszyscy musimy się jej poddawać. Najważniejsze jest miasto i mam nadzieję, że przez najbliższe lata Malbork dalej będzie się dynamicznie rozwijać. Zima zbliża się dużymi krokami i już odczuliśmy pierwsze mrozy. Oblodzone chodniki, drogi okazały się nie tylko dużym problemem, ale są przede wszystkim niebezpieczeństwem. Jak Malbork jest przygotowany na tego typu warunki pogodowe? O komentarz poprosiliśmy prezesa ZGKiM w Malborku. Znaczy wyjechało dwie piaskarki, które sypią na chodnikach, to są te rozrzutniki piasku, i wyjechały wozy też w sile 2 albo 3. Przepraszam, bym musiał to jeszcze sprawdzić. Od samego rana jeździmy, sypiemy, bo boimy się, bo leci, bo marznący deszcz powoduje bardzo, bardzo niedobrą sytuację na drogach. My mamy jakby dopasowany osprzęt do miasta i do możliwości, bo też trzeba powiedzieć, że bezcelowym byłoby utrzymywanie w firmie z 10 piaskarek, z 10 rozsiewaczy piachu na chodnikach, bo tego nikt też i finansowo nie wytrzyma. I to właśnie warunki atmosferyczne, oblodzona droga, były przyczyną wypadku, do jakiego doszło 4 grudnia na drodze krajowej nr 55 za Malborkiem. Właśnie tam przewróciła się cysterna. Kierowca nie wiózł ładunku, nikomu nic się nie stało, ale przestrzegamy. Noga z gazu. Po przybyciu jednostek Państwowej Straży Pożarnej na miejsce zdarzenia, dokonaniu rozpoznania i przeprowadzeniu wywiadu z kierującym pojazdem, ustaliliśmy, że cysterna, która uległa wypadkowi, uległa przewróceniu, nie przewozi żadnych substancji, jest pusta, po prostu ona już wracała do bazy. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, no i w tej chwili czekamy na dźwig, który by po prostu podniesie tą cysternę na koła i będzie mogła ona odjechać. Szef malborskiej restauracji Gothic Cafe spotkał się z uczniami szkół ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku. Spotkanie w pracowni gastronomicznej odbyło się 4 grudnia i było dla uczniów nie tylko testem umiejętności, ale przede wszystkim zdobyciem cennych rad od doświadczonego kucharza Bogdana Gałązki. Dzisiaj, z racji, że to jest nasze pierwsze spotkanie, postanowiłem z młodzieżą przestudiować od średniowiecza poprzez Meksyka, skończymy na Bożym Narodzeniu, ale też i za ogęsinę na świętego Marcina zahaczyliśmy. Młodzież zrobi quesadillas, tak naprawdę już kończę robić to quesadillas. Zrobimy zupę z orkiszu, to jest taka moja ulubiona zupa, to jest średniowieczna, dziesięciowieczna receptura z X wieku. Kiełbasa z gęsiny, to jest fajna rzecz, ostry sos mole, też z Meksyku. A zakończymy to wszystko musem chałubowym i to jest taki akcent bożonarodzeniowy, wszak już za 3 tygodnie Boże Narodzenie. Niespełna 2 promile we krwi.
tyle miał w organizmie zatrzymany do kontroli kierowca autobusu. 50-latek z Tczewa został skontrolowany przez malborską policję 2 grudnia. Ustalono, że mężczyzna tego dnia już 2 godziny wcześniej wykonywał usługi transportowe. We wtorek około godziny 15:30 policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierowcę autobusu. Autobus należał do przewoźnika prywatnego. Badanie alkotestem wykazało, że kierowca był nietrzeźwy, miał prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. 50-letni mieszkaniec Tczewa stracił prawo jazdy. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz utrata prawa jazdy do 10 lat. Wolontariat to nasz wielki kapitał społeczny. To słowa burmistrza Sztumu, Leszka Tabora, który dziękował wszystkim wolontariuszom za bezinteresowną pomoc i poświęcenie. Uroczysta, bo już 4. gala wolontariatu odbyła się 3 grudnia w sali sztumskiego kina. Wolontariat to nasz wielki kapitał społeczny, to są mieszkańcy, to są osoby, które bezinteresownie angażują się na rzecz innych organizacji, w których działają, instytucji publicznych, wspólnot kościelnych. Dzisiaj się tu spotkaliśmy w kinoteatrze, żeby też zobaczyć, jaki to jest wielki, ogromny potencjał, ale też i żeby podziękować w imieniu samorządu i mieszkańców statuetkami, właśnie takimi symbolicznymi statuetkami za to serce, które jest okazywane innym. To serce, które mam ze sobą, to jest właśnie symbol tej pięknej idei. Odeszli, by pozostać. To projekt zespołu Pas de Nom, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kwidzynie. Zespół wystąpił 28 listopada w Nowym Stawie, a celem koncertu było propagowanie twórczości nieżyjących polskich muzyków. Na pewno jest to duże wyzwanie, tym bardziej chciałam tutaj podkreślić, że dziewczyny w takim właśnie oto składzie działają dopiero od września, więc w przeciągu 2 miesięcy byliśmy w stanie zrobić taki projekt. Tak jak pan powiedział, utwory są bardzo wymagające, są to ikony, każdy ma w pamięci zapamiętane oryginalny wykon, jak to się mówi. Jednak projekt powstał dlatego, żeby uświadomić w szczególności młodzież, młode osoby, jakich polskich artystów mieliśmy, jakich powinniśmy doceniać. Tak więc wydaje mi się, że dla większości z nich te utwory w naszym wykonaniu będą właściwie usłyszane po raz pierwszy, więc może nie będą mieli tego odniesienia. A jeżeli im się spodobają, to nic tylko się cieszyć, a jeżeli są starsi ludzie, którzy pamiętają te utwory, to mamy nadzieję, że sprostamy. Ja wierzę w dziewczyny, jestem z nich bardzo zadowolona i uważam, że wykonały kawał dobrej roboty. W powiecie sztumskim, malborskim i nowodworskim 1 grudnia odbyły się sesje Rady Gmin i Powiatów, podczas których zostali zaprzysiężeni radni, wójtowie i burmistrzowie miast. Proszę, proszę wszystkich bardzo proszę wszystkich pracowników, tak? W dniach od 30 listopada do 2 grudnia na zaproszenie europosła Jarosława Wałęsy nasza redakcja mogła zapoznać się z funkcjonowaniem Europarlamentu. Zapraszając właśnie dziennikarzy z Pomorza, z mniejszych aglomeracji, staram się przybliżyć swoją pracę i pracę Parlamentu Europejskiego i to jest moim głównym celem, żeby Parlament Europejski stracił tą otoczkę tajemnicy, żeby stał się tak naprawdę miejscem publicznym. Sport zaczniemy od piłki ręcznej. Polski cukier pomazania Malbork gubi punkty w Kościerzynie. W starciu z potencjalnie słabszym przeciwnikiem Malborczycy zaprezentowali się słabiej i przez większość pierwszej połowy gonili wynik. Ostatecznie wygrywali z Sokołem 5 punktami, lecz w końcówce stracili prowadzenie i gospodarz doprowadził do remisu 26-26. Sokół zagrał w drugiej części meczu obroną 4+2, wyłączając naszych dwóch rozgrywających. W takiej sytuacji dużo do powiedzenia powinni mieć skrzydłowi. Niestety sytuacje i pozycje były, ale nie były wykorzystane. W tym momencie
co tu zrobić, tak? Już w sobotę o godzinie 18 w hali gimnazjum nr 3 w Malborku prawdziwy szlagier pierwszej ligi piłki ręcznej. Polski cukier pomazania Malbork podejmie KPR Legionowo, lidera tabeli, do którego Malborczycy tracą obecnie 3 punkty. Serdecznie zapraszamy. A co nas czeka w najbliższych dniach? Przypominamy, że już jutro przed Żuławskim Ośrodkiem Kultury odbędą się Mikołaje na motorach. Zapraszamy wszystkie dzieci w samopołudnie. Także jutro Nowy Staw zaprasza na galę wręczenia nagród w konkursie Żuławy – Mozaika Wielu Kultur. Uroczystość odbędzie się w Galerii Żuławskiej o godzinie 12. A już 7 grudnia Dzierżgoński Ośrodek Kultury zaprasza na taneczne warsztaty flamenko o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego. To nie wszystkie atrakcje, z jakich można skorzystać w nadchodzących dniach. Po więcej odsyłamy Państwa na stronę naszej redakcji. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa. Zapraszam na infotygodnik za tydzień.